Czy jesteś człowiekiem bogatym? Zapraszam na film. W tym filmie pochylimy się nad zagadnieniem bogactwo, człowiek bogaty, bo ostatnimi czasy zauważyłem, że wiele osób ma problemy z interpretacją tego właśnie pojęcia, pojęcia bogactwa. Ja jak zawsze powiem wam, jak ja to widzę swoimi oczami. Czym według mnie jest bogactwo? Bo dla większości ludzi, przynajmniej tak mi się wydaje, na podstawie moich obserwacji, bogactwo kojarzy się z niewyobrażalnym skarbem, można powiedzieć. Z olbrzymią ilością pieniędzy, wręcz niepoliczalną. To jest dla wielu ludzi człowiek bogaty. A wbrew pozorom najbogatsi nie posiadają zbyt dużo gotówki i dlatego interpretacja tego pojęcia jest wbrew pozorom nie do końca taka oczywista. Zobaczmy, jak zachowują się osoby najbogatsze na tym świecie. Te z początku listy Forbesa i tak dalej. Gdybyśmy odwiedzili dom takiego Elona Muska, powiedzmy, sprawdzili stan jego konta, na pewno nie będzie tam takiej ilości pieniędzy, na ile jest wyceniany jego majątek. Bo jego majątek, jego bogactwo to są aktywa, w których jest on właśnie w posiadaniu w danym momencie. Są to akcje spółek, akcje firmy, jego samochody, nieruchomości i tak dalej, i tak dalej. A podejmując nową inwestycję, taka osoba bardzo majętna nie zrobi tego za gotówkę, tylko przeważnie zaciągnie kredyt, bo ten kredyt jest dla tej osoby dużo bardziej opłacalny. Tutaj dochodzi do przeliczenia, czy biorąc kredyt zapłacę więcej odsetek, czy może więcej odsetek zapłaci taka osoba w momencie, kiedy będzie musiała wyjść z pewnej inwestycji i nawet na polskich realiach zapłacić podatek dochodowy. Bo jeżeli będziecie musieli zapłacić od 1 000 000 zł podatek dochodowy przy wyjściu z inwestycji, a weźmiecie kredyt na mniejszy procent, to co wam się bardziej opłaci? Moim zdaniem wzięcie kredytu. I z tego, co tak gdzieś wyczytałem, poszperałem w informacjach, tak jest również właśnie pośród tych najbardziej majętnych osób. Wiele firm dużych, prężnie rozwijających się, auta do transportu kupuje w leasingu, bo takim się bardziej opłaca. Prościej wziąć kredyt, niż kupić te samochody za gotówkę. Zabezpieczeniem takiej osoby jest po prostu jej majątek, że w razie jakichś problemów ma na tyle różnego rodzaju aktywa, że gdy jest pieniężny, spłaci ten kredyt od ręki i będzie wolnym człowiekiem. I w tym miejscu pochylmy się nad zagadnieniem, czym jest bogactwo. Czy musimy mieć olbrzymią liczbę pieniędzy? Czy musimy szastać tymi pieniędzmi na lewo i prawo? Moim zdaniem nie. Osoba bogata, według mnie, to jest taki typ człowieka, który przede wszystkim nie żyje pod kreską. Jest na zero z wszelkimi kredytami, żyje sobie spokojnie, ma pewne zabezpieczenie, czy to w postaci, w naszym przypadku w dużej mierze srebra fizycznego, czy to w przypadku aktywów typu akcje, ETF-y, bądź inne rzeczy, mogą to być kolekcje sztuki. Jest tego naprawdę wiele na rynku. I w razie pewnego przedsięwzięcia ten swój majątek może spieniężyć po to, aby wejść w coś konkretnego, kupić coś konkretnego, nie wiem, spełnić swoje marzenie, cokolwiek. Jest to osoba, która po prostu ma pełną świadomość, że jej majątek jest wystarczająco duży, aby żyć spokojnie. I nie chodzi tu o nieograniczoną liczbę zer na koncie bankowym, bo tu narracja jest jasna, jeżeli chodzi o branżę finansów. Jak najmniej pieniędzy powinno trzymać się właśnie w papierze, właśnie na koncie bankowym. Pieniądz musi pracować i tyle.
Tak to się przedstawia, jeżeli chodzi o definicję bogactwa według mnie. Nie ilość zer na koncie, nie ilość papieru fiducjarnego, który posiadamy, definiuje człowieka bogatego. Tylko bilans majątku do wydatków. Jeżeli jesteśmy na plusie, jesteśmy na swój sposób osobą bogatą. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak wy podchodzicie do tego zagadnienia. Swoją drogą jestem bardzo ciekaw waszej opinii na ten temat. I na pewno chętnie z nią się zapoznam. Odpowiedzcie w komentarzach pod tym filmem, czy według was jesteście osobami bogatymi. Na pewno wszyscy razem wyciągniemy jakieś konstruktywne wnioski z tego materiału. Nie zapomnijcie zapoznać się z ofertą mojego sklepu srebrnauncja.investor.pl. Odsyłam tu do ostatniego materiału, który pojawił się na tym kanale, bo sporo ciekawego asortymentu właśnie tam się pojawiło. Dzisiaj krótko, mam nadzieję, że rzeczowo. Powolutku będziemy kończyć. Tradycyjnie zachęcam wszystkich do śledzenia moich mediów społecznościowych, Facebook, Instagram oraz TikTok. Zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem. Jeżeli chcecie być na bieżąco, kliknijcie dzwoneczek. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.